Dziesięć zwierząt, które wyginęły z winy człowieka. Tarpan, gatunek dzikiego konia, zamieszkiwał obszary leśne Europy. Przez niektórych badaczy jest uważany za jednego z przodków konia domowego. W okolicy Puszczy Białowieskiej tarpany przetrwały do 1780 roku, kiedy to zostały odłowione i umieszczone w zwierzyńcu hrabiów zamojskich. Najdłużej tarpany przetrwały jednak na stepach Ukrainy, gdzie ostatnie dzikie konie wymarły tam na początku lat 80. XIX wieku. W 1808 roku, z powodu panującej biedy, tarpany ze zwierzyńca zamojskich zostały rozdane okolicznym chłopom. Tam, w wyniku krzyżowania z lokalnymi końmi, wykształciła się rasa nazwana konikiem polskim. Krowa morska, inaczej zwana też syreną morską gatunek saka odkrytego przez Europejczyków w 1741 roku. W tym czasie spotkano je między Alaską a Rosją. Srena morska została szybko wytępiona przez handlarzy futrem, łowców fok i innych, którzy przebywali trasę Beringa po jego pobycie na Alasce. Polowano na syrenę także dla jej wartościowej podskórnej tkanki tłuszczowej. Do 1768 roku, czyli zaledwie 27 lat po odkryciu przez Europejczyków, gatunek wymarł. Pierwsze próby upolowania zwierzęcia nie powiodły się z powodu siły i grubej skóry seren morskich. Myśliwi starali się je nadziewać i zaciągać na brzeg wielkimi hakami na mocnych linach. Załoga jednak nie potrafiła przebić skóry. Dopiero udało się upolować to zwierzę za drugim podejściem, miesiąc później. Wtedy to ludzie przebili skórę syreny morskiej harpunem, następnie wyciągnęli ją na płuciznę. Tam załoga czekała na cofnięcie się wody. Wyciągnięta na plażę syrena morska została zarżnięta. Później polowania stały się łatwiejsze. Trudność polegała na odholowaniu zwierzęcia do brzegu. MOA Rząd wymarłych ptaków obejmujących gatunki nielotne zamieszkujące Nową Zelandię wymarły między rokiem 1300 a 1440. Przed pojawieniem się człowieka jedynym naturalnym wrogiem był orzeł Hasta. Maorysi przybyli na Nową Zelandię z Polinezji między 1250 rokiem a 1300. Traktowali Moa jako źródło mięsa, doprowadzając polowaniami do wymarcia tych ptaków. Ich pokrewieństwo z innymi ptakami nie jest dobrze poznane. Zebra kwaga. Wymarły podgatunek zebry stepowej żyjący w Afryce Południowej do XIX wieku. Przez długi czas uznawano je za osobny gatunek. Dopiero badania genetyczne wykazały, że stanowi najdalej wysunięty na południe podgatunek zebry stepowej. Po rozpoczęciu się osadnictwa holenderskiego w dzisiejszej południowej Afryce zebra kwaga stała się obiektem polowania na dużą skalę. Konkurowała o pożywienie z trzodą gospodarską. Niektóre osobniki trafiały do ogrodów zoologicznych w Europie, jednak programy rozrodcze nie przyniosły sukcesów. Ostatnia dzika populacja żyła w wolnym państwie Orani. Na wolności zebra kwaga wginęła w 1878 roku. Ostatni Żyjący w niewoli osobnik padł w Amsterdamie 5 lat później. Tylko jeden osobnik został sfotografowany za życia. Do dziś zachowały się 23 skóry. W 1984 roku zebra kwaga została pierwszym wymarłym zwierzęciem, którego DNA poddano analizie. Koziorożec Pirenejski. Wymarły podgatunek saka z rodziny wołowatych występował w Hiszpanii, Portugalii, Francji i Andorze. Podgatunek ten był poddawany klonowaniu. 30 lipca 2003 roku narodził się klon ostatniej samicy Seli. Był to prawdopodobnie pierwszy przypadek przywrócenia do życia wymarłego zwierzęcia. Nowonarodzone zwierzę zmarło jednak tego samego dnia w konsekwencji defektu płuc. Delfin chiński, gatunek saka z rodziny iniowatych, występuje w Chinach i w Czerwonej Księdze zaliczany jest do kategorii CR, czyli krytycznie zagrożonych wyginięciem. Jednakże ostatnio widziano zwierzę w 2004 roku. W 2006 roku został uznany za prawdopodobnie wymarły. W trakcie kilkutygodniowych poszukiwań delfinów chińskich Przeprowadzonych przez grupę biologów w 2007 roku nie odnaleziono ani jednego osobnika. Za główne czynniki, jakie mogły spowodować wymarcie gatunku, uznaje się nadmierny połów ryb w rejonie jego występowania oraz zbyt duży ruch statków i łodzi w ich środowisku. Tygrys Jawajski. Podgatunek Tygrysa Azjatyckiego. Saka z rodziny kotowatych. Do 1980 roku zamieszkiwał wyspę Jawa. Jest jednym z trzech podgatunków zamieszkujących Indonezję. Tygrysy jawajskie były mniejsze od tygrysów z Azji Kontynentalnej, za to większe od balijskich. Samce ważyły do 140 kg, a średnia długość ich ciała wynosiła 245 cm. Na początku XX wieku jaweł zamieszkiwało 28 milionów ludzi. Roczna produkcja ryżu była niewystarczająca, by wyżywić rosnącą populację, więc z roku na rok coraz więcej terenów zabierano pod uprawy. Spowodowało to wycinanie lasów, w których mieszkał tygrys jawański. W 1938 roku na Jawie było 23% lasów naturalnych w 1975 roku już zaledwie 8% a populacja wynosiła 85 milionów ludzi. Z tego powodu tygrys jawajski wyginął. Nie miał już swojego naturalnego środowiska. Wilkowur tasmański, największy drapieżny torbacz czasów współczesnych, pierwotnie występował na terenach Australii i Nowej Gwinei. W czasach historycznych został wyparty wyłącznie do terenów Tasmanii, gdzie wyginął w XX wieku. Po przybyciu Europejczyków na Tasmanię, uznany za szkodnika i bardzo intensywnie tępiony. Ostatni osobnik na wolności widziany był w 1932 roku, natomiast ostatni znany osobnik padł w 1936 roku w Zo w Hobart. Do tego czasu pewne niepotwierdzone ślady bytności zwierzęcia dały nadzieję, że odosobniona populacja przeżyła w niedostępnych górskich rejonach Tasmanii. Utworzenie na znacznych obszarach ścisłego rezerwatu oraz liczne ekspedycje nie przyniosły jednak żadnego pewnego dowodu przetrwania wilkowora tasmańskiego. Oficjalnie został uznany za gatunek wymarły w 1986 roku. W latach późniejszych w odludnych regionach wyspy znajdowano tropy mogące należeć do tego zwierzęcia. Nie widziano jednak nigdy samych zwierząt. Obecnie podejmuje się próby sklonowania na podstawie materiału genetycznego pobranego z zakonserwowanych tkanek zwierzęcia. Niestety tkanki zostały zakonserwowane w formalinie, która pocięła DNA na małe kawałki. Największe nadzieje pokłada się więc w jedynym egzemplarzu zakonserwowanego w alkoholu szczenięcia. Szanse na realizację tego projektu nie są jednak duże. Gołąb wędrowny, gatunek ptaka zamieszkujący niegdyś Amerykę Północną, był to prawdopodobnie najliczniej występujący gatunek ptaka zamieszkujący kulę ziemską. Gołębie wędrowne występowały we wschodniej i centralnej Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Przyczyn wymarcia jest kilka. Jako główne uznaje się wycinkę lasów. Przez to gołębie wędrowne traciły główne źródło pożywienia polowania na dużą skalę oraz pomór rzekomy drobiu. Mimo że już wcześniej rdzenni mieszkańcy polowali na tego gołębie, intensywne zabijanie ptaków rozpoczęło się dopiero w XIX wieku. Ze względu na kolonijny tryb życia ofiar opadało wiele ptaków naraz. Do metod polowań na gołębie wędrowne prócz odstrzału zalicza się łapanie ich w sieci, wypychanie młodych z gniazda kijami czy zatrucie oparami palącej się w siarki. Ptaki odławiano na użytek własny lub celem sprzedaży. Zdarzały się takie niskie ceny jak 50 centów za tuzin. Spadek liczebności zaobserwowano w latach 60. XIX wieku. Mimo tego nie zaprzestano polowań. Dodo Wymarły gatunek dużego ptaka. Najprawdopodobniej ostatnie ptaki tego gatunku zabito w 1662 roku. Choć to właśnie dodo jest najczęściej wspominanym wymarłym gatunkiem, niemal nic nie wiadomo o życiu tych ptaków na wolności. Do wymarcia Dodo przyczynił się odłów przez napływających na wyspę ludzi. Były to ptaki duże, a więc atrakcyjne i niezbyt bojaźliwe, więc były łatwym celem. Dodatkowo i gniazda były plądrowane przez wprowadzone na wyspy świnie. Choć według zapisków z 1599 roku, mięso tych ptaków było bardzo twarde i nie dało się go pogryźć, ale pierś i żołądek były uważane za przysmak. Data wymarcia podawana jest różnie, od 1662 do 1693 roku. Zainteresowanie Dodo zmalało jeszcze przed nadejściem XIX wieku. Pojawiły się nawet wątpliwości, czy ten ptak rzeczywiście istniał, podyktowane pozornym brakiem okazów muzealnych. Wątpliwości rozwiało dopiero odkrycie szczątków w 1865 roku. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zajrzyjcie na kanał A to Ciekawe, który ma bardzo podobną formę jak światowa dyszka. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie staram się codziennie realizować nowe materiały. Trzymajcie się, cześć!